Rynek surowców, tak jak wcześniej wielokrotnie wskazywaliśmy, głównie reaguje na to, co dzieje się na rynku z sentymentem, z oczekiwaniami co do tego, jak Brexit może wpłynąć na globalny wzrost gospodarczy. Póki co widzimy całkiem niezłe nastroje, odbijały ceny surowców przemysłowych, jednak w dalszym ciągu widzimy dosyć wysokie ceny złota czy srebra. Srebro dosyć ciekawy przypadek, wzrosty na ponad dwuletnie szczyty w związku z silnymi skupami tego surowca w Chinach.